Siemanko, moi drodzy, przed chwilą właśnie do was gadałem i właśnie jak widzicie, za minutę jest godzina 19, za minutę, no, właśnie za minutę zaczyna się nowy event w zombiakach i z tego powodu się strasznie bardzo cieszę, bo czekałem na to prawie rok i dojdzie nowa roślina z tego co wiem. Chwila ścisza, bo trochę za głośno. Przyjdzie nowa roślinka do nas za 100 cukierków, a idealnie tyle mam. Też będzie jeszcze jedna roślinka do kupienia i właśnie będzie jeszcze tutaj nowa roślinka. No, a my za 5, 4, 3, 2, 1, go! I właśnie teraz zaczyna się nowy event i patrzcie, teraz wyjdę z tego. Jak widzicie, arena jest nieaktywna aż przez 5 albo 10 minut. Więc zwracam do was, jak się arena, przepraszam, nie Alena, arena odpali. Dobra, widzowie, sprawdźmy, czy już arena jest gotowa, bo już zagra... No, arena jeszcze nie jest gotowa, ale zauważyłem, jak grałem w jedną minigrę, to zauważyłem, że już można... że już jest w sklepie roślinka za cukierki i... Jest! Patrzcie, jaka roślinka za cukierki. Od razu ją kupujemy i ona wzmacnia przeciętnych. Czyli postaci, które przecinają, są postaciami, które, wiecie, obszarowo atakują. Więc bardzo mi się ona przyda i bardzo się cieszę, że ją kupiłem. A my sprawdźmy, czy arena już jest gotowa. No jeszcze nie, to czekamy, aż arena będzie gotowa i zaczniemy w nią grać. No dobra, widzowie, arena jest gotowa, więc uwaga, wciskamy i uwaga, 86 gemów, 40 cukierków i 3000 monet dostałem, wow. No dobra, uwaga, sprawdźmy, jak się arena zmieniła. Driflon jest! Ja! W tym sezonie mamy Driflona, widzowie. Będę oczywiście grać od Driflona. Bardzo się cieszę, że w tym sezonie można zdobyć Driflona, bo to jedna z najlepszych kart, moim zdaniem. Ale wchodzimy do sklepu i kupujemy kolejną kartę, czyli tą za gemy. Bo mam 100 gemów i będę miał wszystkie karty za gemy. Uwaga, kupiona roślinka już jest za gemy. To co? Żeby odcinek nie był krótki, bo tylko 2 minuty, no nie oszukujmy się, no słaby odcinek byłby. Więc co? Ja przechodzę do rundy i gramy, ale się cieszę. I obok mnie jest ogólnie mój kuzyn taki, możesz powiedzieć cześć? No, ma 5 latek. Ale ciężkie, Driflon tu jest i ile tylko pum pum. O, akurat ta, co przecina, mówią, że jest dobra. Czyli tą, co kupiliśmy, biorę. I weźmy przecinanych. Nie ma mam przecinanych. Szukam. Nie ma przecinanych? Znaczy nie, nie przecinanych, tylko spowalnianych. Ona spowalnia. A ja mam tylko jednego na skład, co przecina? No mam kilku tych, co mają, widzowie, znaczki tutaj. Znaczy nie przecina, Jezus, zapominam się, sorry widzowie. Chwila, patrzmy, jakie tu karty możemy wziąć. Myślę, że dobrą postacią na ten deck będzie... Nie wiem, o wiem. A co gdybyśmy elektrycznych wzięli? Jego weźmy i może weźmy jeszcze tego. No cicho, nie gadaj. Aha, to wszystko. No dobra, no to let's go. I robimy deck i postawmy sobie tutaj Driflon, 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 Driflon. Co ty robisz? Pyk. I zaczynam. Dobra, pyk. Po. Ta karta tak strzela fajnie. Oho, okej. Okay. Fajnie, to idź. Zostaliśmy sami, widzowie, ale to chyba dobrze, moim zdaniem.
Jak na razie idzie nam dobrze, nie idzie źle. Znaczy, no może on wygrywa z punktami, ale to się zaraz zmieni. I pyk! Zatrzymałem ich na chwilę. Chyba. Mogę innego wziąć ulta? Nie. Szkoda. Postawmy tutaj. Dobra, i pyk. Nie jest źle, widzowie, nie jest źle. Od razu mówię, że nie jest źle. I patrzcie, i pyk. I się rozprzestrzenia. Py, py, pum, pum. Ole, poszło. I jeszcze raz. Pyk. I pum. A, okej, okay, zmieniło się. Teraz pyk. Dobra, robimy tak, siemka. Pyk, pyk, pyk. Dobra, wygrywamy na razie. I to jak bardzo wygrywamy. Jestem, widzowie, dumny. Siebie. Dobra, postawiamy tę kartę, ale nie no, jest super nowy sezon. Jestem bardzo szczęśliwy z tego nowego sezonu. I pyk, zatrzymałem ich wszystkich na chwilę. I dryflony dostają mocną, no weź tak nie rób. Dobra, pyk. Myślę, że jest git. No, wygrywam i to ile punktów, widzowie, ujjoj. Dobra, pyk. No, zostało jeszcze kilka sekund i myślę, że to wygram. I pyk. I robimy pum. I jeszcze raz pum, pum, pum. I będzie pum, pum. Dobra. Co ty tam gadasz pod nosem? Dobra. I wygraliśmy, widzowie. Jej. Udało się. Punkty do elektryka, spoko, przyda mi się elektryk. I dostałem 5000 monet, fajnie, fajnie. Ale chwila, widzowie, coś chcę zobaczyć tylko. Skoro kiedyś dostałem 50 punktów do Driflona, to tutaj dostanę 20, tutaj będzie 30, to 50, to 100 punktów, to nie, nie uda się. 100 będę miał wtedy, jak zrobię tylko do tego. No to nie, myślałem, 300 muszę mieć koronek, żeby odblokować Driflona. Okej, okay, spoko, spoko. Lecimy dalej z kolejną rundką. I widzimy się po cięciu. Dobra, widzowie, i let's go! Zaczynamy! Driflony oczywiście jak zawsze na początku rozwalają te glutki tu. My dostajemy powery, znaczy powery, sorry, z Brawl Starsem. Mi się po prostu myli. Bierzemy więcej driflonów, kładziemy. I bijemy ich z całych sił. Dobra, myślę, że postawimy tu spowalniacza i postawimy na jednego driflona, pyk. Jest fajnie, teraz oj, nie chciałem tej emotki. I pyk, 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 dobra, elektryk, ten, tu pan. Pyk i pyk, dobra, myślę, że będzie spoko. To czas, żeby zrobić spowolnienie na driflonkach. Znalazłem jakaś sorka, pomyliłam się. Dobra. Jest fajnie, fajnie. Postawmy tutaj to i tutaj i rozwalmy, żeby to nie stracić. Bo skorzystałem, no wiecie widzowie o co chodzi, skorzystałem z szansy i wygrywam o 500 punktów. Jest fajnie. Myślę, że ten sezon będzie jednym z lepszych sezonów, bo bardzo wygodnie się w tym sezonie moim zdaniem gra. Więc pyk, pyk. Ale nowej karty chyba jeszcze nie ma. Ta nowa karta myślę, że chyba będzie jutro, wiecie widzowie. Bo chyba tak od razu twórca nie da tej nowej karty. Coś tak czuję, bo sprawdziłem i no nie ma tej nowej karty jeszcze. Ja zaraz będę miał milion punktów, widzowie. Milion punktów mam. Uja. No to nice, mamy milion punktów takim deckiem. Polecam wam grać tym deckiem. Jeżeli ktoś ma te karty, co ja, to polecam. Dobra, i pyk, pyk, bum, 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 let's go. Dobra.
spowolnienie, zatrzymanie i dzielnicy atakują. Elektryk pisze tutaj postawie i teraz mamy dalej 1 000 000 punktów, ale patrzcie ile tego tu jest. Jezu, niu. Widzicie to widzowie, ile tych tu zombiaków jest? Bardzo dużo. No dobra, udało się wygrać. I co, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę. Kolejny odcinek chyba zrobię jutro z zombiaczków. Jestem bardzo zadowolony z tego sezonu. Nie będę kłamać. Jest naprawdę świetnie. Zaraz będę mieć 20 punktów do Nilozy do Driftlona. To jeszcze inne punkty. Ale chwila, 150 wtedy i on chyba potrzebuje 250, wiecie? Więc to, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się w następnych odcinkach. No i co? Yo!